Cześć, dzień dobry, witajcie. Dziś kolejna mini recenzja, wakacyjna mini recenzja, bo prosto z przepięknej wyspy Hvar, a dokładnie z miejscowości Sukuraj. Pytacie mnie w wiadomościach, co to za grill, z jakiego grilla używam, w ogóle powiedz coś o tym grillu. Słuchajcie, jest to przenośnik grill marki Weber. Mogę go wziąć jak normalną walizkę. Grill zasilany jest od takimi niewielkimi nabojami, które wkręca się tutaj. Jak wyglądał rozłożony, widzieliście już w wielu odcinkach, ale oczywiście Wam pokażę. Nóżki to jest, mógłbym powiedzieć, część naszej walizki. Składam go, niewielkie zabezpieczenie i już mamy gotowy grill. Pokrywa, ruszt. Mógłbym powiedzieć, że możemy grillować, właśnie przejechał nam rowerzysta, możemy grillować to, co tylko chcemy. Możemy położyć owoce morza, możemy położyć przepysznego steka, możemy robić wszystko. Jednej rzeczy, której mi tutaj brakuje, właśnie zakręcę ten nabój, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda wszystko w zestawie. Ja dodatkowo w zestawie też mam wąż i mogę podłączyć nano butlę taką dużą, czyli starczy mi na więcej tego gazu, ale jednej rzeczy brakuje w tym grillu. Termometra. Jeżeli grillujemy steki, grillujemy jakieś dobre mięso, chcemy znać tą temperaturę. Jest to grill gazowy, więc nagrzewa się naprawdę do fest temperatury i nie wiemy, jaka to jest temperatura. Inżynierowie Webera, wystarczyłoby tu wywiercić dziurkę i włożyć termometr. Jeżeli byłby ten termometr, ten grill byłby idealny. Na tą chwilę jest rewelacyjny. I zastanawiam się, czy sam nie wywiercę tej dziury, tylko po to, żeby wmontować tam jakiś termometr. Widziałem ostatnio na stronie Kolby termometry, co prawda nie Webera, tylko innej firmy i chyba nie za bardzo będzie to wyglądało, ale może kupię jakiś inny termometr i do niego wrzucę. Naprawdę świetna maszyna. Niezły potwór na wakacje. Można go zabrać wszędzie, można go zabrać do łowiska, można go zabrać nad morzem, można go zabrać do lasu. Bezpieczny, bo na naboje gazowe. Co warto użyć do tego grilla? Do środka warto wsypać odrobinę piachu. Dzięki temu, pod rusztem oczywiście, dzięki temu tam pod spodem, słuchajcie, będziemy mogli, będzie nam się zbierał tłuszcz na piachu, a nie na tej blasze, którą potem trzeba cholernie mocno wytrzeć, żeby był czysty. Tyle, to miała być krótka wakacyjna recenzja, to jest krótka wakacyjna recenzja. Dziś moim operatorem jest moja córka Maja, która w tle gdzieś tam zaczęła się śmiać, jak przejechał rowerzysta. Ale jesteśmy na wakacjach, dobrze się bawimy, za chwilę jedziemy gdzieś albo gdzieś wypłyniemy. Zobaczymy, co się będzie działo. Cześć, do zobaczenia.